Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Dziennikarski Poker. Za momencik się połączymy z naszym pierwszym gościem, panem europosłem Jackiem Saryuszem Wolskim, a w drugiej części będziemy rozmawiać z panią Karoliną Pawłowską z Ordo Iuris. Łączymy się z naszym gościem, pan Jacek Saryusz Wolski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie pośle, jest bardzo dużo w Unii Europejskiej zamieszania wokół praworządności. Są ataki skierowane na Polskę. To, co się dzieje na polskich ulicach, widzimy i wiemy, że z praworządnością nie ma to nic wspólnego. Są ataki na kościoły, ataki na policję, ataki na zwykłych ludzi. Panie, które chcą obalić rząd i mówią to wprost, że im chodzi przede wszystkim o zmianę w rządu, a tak naprawdę wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest pretekstem do lewackiej rewolty. Unia milczy, nic nie mówi o praworządności w Polsce, natomiast pan napisał bardzo ciekawy wpis, miał pan na Twitterze. Opinia służby prawnej Rady, którą premier Donald Tusk chował pod dywan, a w której konkluzji o sprzeczności z traktatem mechanizmu tzw. praworządności Komisji Europejskiej naruszającego kompetencje Rady powinien nadać dalszy ciąg, żeby uzurpację zatrzymać. Zaniechanie to pozwoliło mu poprzeć atak na Polskę. To jest pana tweet, widzimy go w tej chwili na ekranie. Dlaczego premier, były premier Polski Donald Tusk nie nadał biegu tak ważnej opinii, pana zdaniem? Bo było mu to na rękę. To jest kluczowa absolutnie kwestia, bo można oczywiście przywoływać argument, że praworządność nie miała być tematem tego rozporządzenia, to co ustalono na szczycie lipcowym, ale kardynalną sprawą jest, że w ogóle cały zabieg, cały mechanizm, który komisja uruchomiła, czy proponuje uruchomić, jest bezprawny, jest sprzeczny z traktatem, narusza kompetencje Rady, co wyraźnie mówi opinia służb prawnych, która została schowana pod dywan swego czasu. A powinna była być jej nadany powinien był być jej dalszy bieg i w obronie traktatów ta uzurpacja komisji pozatraktatowa, bezprawna powinna być zatrzymana. Także tylko to jest dowód nie tylko, że mamy rację mówiąc, że łamie praworządność komisja, która mieni się obrończynią praworządności, ale że to ma podstawy prawne uznane również przez Rady i jej służby prawne i tylko pewnej zmowie politycznej można przypisywać fakt, że dotąd jak gdyby ta interpretacja właściwa, prawidłowa się nie przebiła, nie przebijała. I sądzę, że w tym momencie, kiedy jesteśmy, kiedy jest moment prawdy, mam na myśli perspektywę polskiego i węgierskiego weta wobec budżetu, który chce właśnie tą fake praworządność zainstalować w rękach Komisji Europejskiej. No, warto przypomnieć stanowisko Rady, które, służb prawnych Rady, które jest klarowne i w 100% zgodne ze stanowiskiem polskim. Bo trzeba zaczynać właśnie od tego, że sam mechanizm wkraczania Komisji to jest uzurpacja i to jest bezprawne i to jest pogwałcenie traktatu. Przywołał pan opinię służby prawnej. Ona jest w tej chwili, ona nie jest wiążąca, ponieważ nie zostało jej nadany bieg. Ale czy my możemy, my jako Polska do niej wracać? Możemy domagać się, żeby ona została uznana? Czy w ogóle mamy taką możliwość, czy w tej chwili to już jest historia? Nie, no, na pewno można się nią posługiwać i podpierać. To jest raz. Po drugie, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego dylematu, czy ta brzytwa w rękach komisji zostanie, czy nie, no to tak jak wiemy, mamy prawo weta, bo decyzja musi być podjęta jednomyślnie i to weto jest zapowiedziane, ale również możemy to podważać w trybie sądowym. Tak jak Trybunał Konstytucyjny Niemiecki w Karlsruhe orzekł, że orzeczenie TSUE Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przekraczało kompetencje unijne, było ultra vires i je uchylił. To samo może zrobić polski Trybunał Konstytucyjny, orzekając, że wkraczanie w tą dziedzinę jest bezprawne i łamie traktaty. Także są różne sposoby i polityczne i stricte prawne, ażeby tej argumentacji używać. Ona jest przepotężna w sensie prawnym, jak i również w sensie politycznym. I tylko zmową
zmową milczenia wokół tej interpretacji instancji brukselskich. Możemy tłumaczyć to, że tak długo ten proces się toczy i wszyscy udają, że komisja ma prawo robić to, co chce, a traktaty łamać. Dlaczego Donald Tusk tak się zachował, pana zdaniem? Dlaczego nie nadał biegu tej opinii? No, odpowiedź brzmi po to, żeby móc potem wystąpić z mównicy Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i powiedzieć, że w całej rozciągłości popiera działania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. No, po prostu stanął po stronie Komisji, a nie z instytucji Rady, której przewodniczył. Stanął po stronie uzurpatora, a nie po stronie prawidłowej interpretacji wykładni traktatu dla celów politycznych. Przez całą swoją bytność pięcioletnią w Brukseli zbudował na atakowaniu Polski, a nie służeniu wspólnym interesom Unii Europejskiej. W tej chwili widzimy, tak jak mówiłam na samym początku, dantejskie sceny na polskich ulicach. Jest to rzekomo protest przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Pan przywołał orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które było w poprzek decyzji, w poprzek działaniom i decyzji Unii Europejskiej. Czy pana zdaniem Unia Europejska, Rada będzie chciała interweniować w Polsce w związku z tą sytuacją, którą mamy teraz? Znaczy, jeżeli milczą, to dobrze, bo to nie jest ich sprawa. No właśnie. To mówiąc, jest naruszany porządek prawny w Polsce przez manifestujących, zarówno jeśli chodzi o prawo o manifestacjach, jak i prawo sanitarne związane z pandemią. Natomiast nic do tego Unii Europejskiej, jest dobrze. Dobrze, że milczy i oby tak dalej było. Ja dlatego zapytałam, panie pośle, dlatego, że pan przywołał decyzję Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego. I chodzi o to, czy rzeczywiście instytucje unijne stwierdzą, że trybunały konstytucyjne danych krajów to są takie już instancje, że nie będą się wtrącać w ich orzeczenia. Czy będą się zachować inaczej, jeżeli chodzi o polski trybunał, a inaczej się zachowali, jeżeli chodzi o niemiecki trybunał? To jest oczywiście na razie przewidywanie, ale to też jest bardzo ciekawe. Też pytam pana dlatego, ponieważ pan jest europosłem od samego początku wejścia Polski do Unii. Zna pan bardzo długo, jest pan w Europarlamencie i obserwował pan różne działania Unii przecież. Powinny instancje unijne traktować równo wszystkie kraje i wszystkie trybunały. To jest raz. Dwa, rozmija się praktyka z tą zasadą. Trzy, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego Niemiec instancje unijne mówiły, że go nie uznają, a de facto on został uznany. Znaczy siłą faktu został uznany, to znaczy poprzez procedurę przez parlament i zadośćuczynienie oczekiwaniom zawartym w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, jak gdyby uznano ich zasadność. Przypomnę, że tu szło o uchylenie wyroku TSUE mówiącego o Europejskim Banku Centralnym. Samo uchylenie jest ważne z polskiego punktu widzenia, bo cała reszta dotyczy emisji długu strefy euro. Także fakty przemawiają za tym, że zwyciężył Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiecki, chociaż stroszyła pióra Komisja Europejska, mówiła, że poda Niemcy, że wytoczy Niemcom procedurę naruszeniową, krótko mówiąc, że będzie konfrontacja, że nie uzna, ale potem zmilczała, przemilczała, zamilczała. A jakby faktycznie zadośćuczyniono wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z Niemiec. Czyli interpretacja i konkluzja jest taka, że Trybunał Konstytucyjny Niemiec faktycznie miał moc uchylenia wykraczającego poza kompetencje Unii wyroku Trybunału Unijnego Sprawiedliwości. Konkluzja, to samo może robić polski Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli Polska i Węgry zawetują budżet, będzie patowa chyba sytuacja w Unii. Jak pan przewiduje dalszy rozwój sytuacji? Patowa to jest teraz, ponieważ nie ma zgody w dwóch punktach, zarówno jeśli chodzi o mechanizm praworządności, ale również jeśli chodzi o
o kwoty dodatkowych 39 miliardów euro domaga się parlament i powiedział, że nie ustąpi, jak nie dostanie, i nie ustąpi, jak się nie dostanie tej bezprawnej, tego bezprawnego mechanizmu praworządności. Także perspektyw na zgodę nie ma. Nie sądzę, żeby szczyt ostatniej szansy w grudniu coś tu dał. Dzisiaj już mówi prezydencja niemiecka, że tu nic się nie uda uzgodnić w sprawie budżetu, jeśli nie będzie fizycznego spotkania. W tej chwili wszystkie fizyczne spotkania są odwoływane. No, ale na całe szczęście mądry traktat unijny przewidział taką sytuację. Prowizorium budżetowe, artykuł 322, punkt 4 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi, że jeśli się nie uzgodni, to się przekłada wielkości budżetowe z poprzedniego roku. I tu ciekawa uwaga, te wielkości są dla Polski bardziej korzystne o 23% niż to, co miałoby nastać. Także możemy spokojnie wetować, jeśli będzie trzeba, i możemy spokojnie czekać na kolejny rok. Będzie korzystniejszy niż miałby być, ponieważ ten nowy budżet siedmioletni polskie środki uszczuplał. A jeśli chodzi o tą część koronofunduszową, no to w tej chwili już się okazuje, że połowy z tych środków wiele krajów nie zamierza w ogóle brać, bo nie chce się obciążać długiem i związanymi z tym warunkami. Uznaje to za niedość korzystne i ewentualnie ich zainteresowanie się ogranicza do tej części grantowej. I kolejny punkt, mianowicie wiele krajów uważa, że może pożyczać, mając o tę podstawy, taniej i korzystniej na rynkach finansowych niż sama Komisja Europejska. Polska w tej chwili pożycza po ujemnej stopie procentowej. Nie potrzebujemy pośrednictwa Komisji, żeby dostać z rynku finansowych pożyczkę finansową na nasze potrzeby. Powiedział pan, panie pośle, że nie będzie prawdopodobnie spotkania fizycznego Europarlamentu w grudniu. Jest to rzeczywiście mało prawdopodobnie ze względu na zakres... W Radzie, przepraszam. Ale Rada ma być szczyt listopadowy i szczyt grudniowy. No jest właśnie wątpliwe w sytuacji, kiedy opustoszały budynki i ulice Brukseli, bo tu sytuacja jest dramatyczna. Właśnie o tą dramatyczną żeby te szczyty się odbyły. Właśnie o tą dramatyczną sytuację chciałam zapytać, ponieważ nie działają żadne instytucje unijne. Przecież parlament też się nie zbiera. Jak widziałam ostatnio... Zbiera się zdalnie. Zdalnie, ale ja mówię o fizycznym zebraniu się. Dlatego tak, że ani żadne instytucje unijne zdalnie nie działają fizycznie. I jaka jest strategia, jeżeli chodzi o koronawirus? Bo czy rzeczywiście instytucje unijne wypracowały tę strategię? Bo sytuacja jest bardzo, bardzo tragiczna, jeżeli chodzi o całą Europę, nie tylko o poszczególne kraje. To jest polityka zdrowotna, to jest kompetencja państw członkowskich. Unii Europejskiej instytucje mogą radzić, mogą sugerować i tak dalej. Natomiast nie jest to ich kompetencja i niech tak już pozostanie, bo dotąd się specjalnie w tej materii nie spisały. No więc właśnie, bo była mowa, że rzeczywiście to są kompetencje krajów członkowskich, to jest kompetencja krajów członkowskich, opieka zdrowotna. Natomiast były również zapowiedzi, że instytucje unijne będą wspomagać kraje członkowskie w walce z pandemią. To między innymi ten koronafundusz, o którym pan mówił. Jak na razie, nie widzimy, żeby pandemia miała ustąpić, wręcz odwrotnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast jeszcze zostało nam trochę czasu do końca rozmowy. Chciałam zapytać o Białoruś. Od początku sierpnia trwają protesty na Białorusi. Co niektórzy liczyli, że czas wyhamuje te protesty. Okazuje się, że nie. W niedzielę mieliśmy kolejny protest. Polska bardzo stanęła na... Polska się zachowała bardzo stanowczo, jeżeli chodzi o poparcie dla białoruskiej opozycji. Czy Unia równie stanowczo będzie pomagać białoruskim opozycjonistom, pana zdaniem? Nie. To znaczy będzie sprawiała wrażenie, że pomaga, będzie czyniła różne, skądinąd też potrzebne, symboliczne gesty. Białoruska opozycja dostała nagrodę Sacharowa Parlamentu Europejskiego. Wszystkie słowne deklaracje i takie dyplomatyczne działania wspierają ruch obywateli Białorusi. Natomiast nie zrobi tego Unia, co powinna. To znaczy nie zechce
czy nie odważy się skonfrontować z Rosją, która jest głównym i pierwotnym sprawcą sytuacji na Białorusi. Panie pośle, jeszcze chcę wrócić do tego, co pan powiedział. Czy prowizorium budżetowe unijne jest w tej chwili przesądzone, pana zdaniem? No przesądzone nie, do momentu, kiedy wybije 31 grudnia, ale jest wysoce, bardzo wysoce prawdopodobne, że na tym się skończy, ponieważ na dzisiaj stanowiska są bardzo odległe, zbliżenie jest pomimo różnych dyplomatycznych sygnałów pocieszenia, powiedziałbym, przeogromne i nie widzę szans, żeby to rozumienie nastąpiło. Także powinniśmy my, instytucje unijne, przygotować się do prowizorium. A czas pokaże. Moim zdaniem nie ma szans na porozumienie. I ostatnie pytanie. Jak wygląda teraz Bruksela? Bo powiedział pan, że jest to miasto, które nie funkcjonuje normalnie. Hula wiatr, często deszcz, bo taka jest Bruksela. Prawie nie ma ludzi w zasadzie na ulicach wieczorem. Jest to 22 godzina policyjna do rana. I w ogóle spadła wszelka aktywność. Także sprawia wrażenie, zwłaszcza wieczorem, Bruksela, miasta wymarłego. To w sumie dobrze, no bo ludzie zaczęli się stosować do zaleceń. Powiedziałbym, że bardziej się zdroworozsądkowo zachowują niż manifestanci na ulicach niektórych polskich miast. I właśnie powiedział pan, że została wprowadzona godzina policyjna ze względu na ochronę zdrowia. Warto o tym też przypominać, że niektóre państwa wprowadziły tę godzinę policyjną. I protestów nie było, rozumiem. Dramatem sytuacji jest taki w Belgii, bo w tej chwili Belgia ma prawie 1000 przypadków dziennych, 997 bodajże, mówię o zgonach. Jest dramatyczna, sam powiedział minister zdrowia, że to jest jak tsunami i premier Belgii przyznał się, że rząd utracił kontrolę nad sytuacją. Także nikt tego nie kwestionuje, jest jak gdyby powszechne przyzwolenie na radykalne, czy domaganie się radykalnych rozwiązań. Zamknięcie szkół w tej chwili wisi w powietrzu. I na tym musimy kończyć. Proszę państwa, tak właśnie wygląda sytuacja w Brukseli, jeżeli chodzi o koronawirus. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa moim gościem był pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję.